dzień dobry moi drodzy, ja jestem Julius Wandel, będę waszym gospodarzem, a to jest Heretic. Odcinek 27? Tak, 27 moi drodzy. Kończymy mapę E3M6 i przechodzimy do mapy E3M7, a to oznacza jedno, że to będzie ostatnia prawdopodobnie mapa przed mapą z bossem ostatecznym gry, Desperillem. The Chasm. O, jeszcze ta kurde moja lubiona melodia w tej grze, no to fajnie. Dobra, to z tego co pamiętam też będzie całkiem spora mapa, więc... no warto o tym będzie pamiętać, dobra. Dobra, zapiszmy sobie profilaktycznie, przede wszystkim pozbądźmy się tego autosave'a. Paskudnego. Autosave'y niestety są wynikiem... no, GZ Doom to robi, tak? Postawmy się tak, żeby ten nas drugi nie widział. Ała! I na dzień dobry, kurde, już oberwałem pięknie. Zdech. Ała! Zdechłeś? Też zdechłeś. Super. Nikt cię tutaj nie lubi. To jest 100%, 100%. Coś tu się za to kryło? Nie, chyba się nie kryło, ale tu mamy znowu 10 sekretów i to się chyba otworzy później. Dobra. Idziemy zatem dalej, zapiszmy sobie. Ja tu wyrabiam sobie już nawyk zapisywania. Bo ostatnia misja, ostatnia mapa przed bossem nie jest może jakaś super trudna, ale też łatwa nie jest. No właśnie, arena, nie? Się już pojawia tutaj. Dobra. Wiecie co? Tam po prostu podejść i będę ich po kolei wywabiał. Oła! No dobra, to nie było. Może to za mądre, ale... ale okej. Burna auto-aim. Zrobimy to inaczej. Dobra, zapis. A tu są lisze. Znajdę księgę, to się wami zajmę. Dobra, na razie, póki co... daję wam święty spokój. Dobra. Oni się pobiją? Dobra, niech się pobiją. Mam nic przeciwko nie mam. Pozbieramy trochę amunicji przy okazji. No. To następny, no dobrze. O, super. Ciekawe czy tutaj będzie to samo. Tak, jest to samo i bardzo fajnie. No to skorzystajmy od razu. Wow! Jezus
Maria, to bolało. I co? No to pieprzone impy. Czy ja to mogę otworzyć? To ze smokowcy na dzień dobry, proszę bardzo. Okej. Dobra. I to był sekret. Założyć teraz, jak włączę to, to się pojawią... Telefon ci pojawi, gdzie on prowadzić będzie. Do tego, do demona szablowego. Spoko. Dobra. Żeby się dostać na tą arenę, potrzebujemy żółtego klucza. Żeby zdobyć żółty, to już musimy prawdopodobnie pójść tutaj. Dobrze. Zapiszmy ich i jedziemy. Na nowej przygodzie. Ała! O właśnie, te demony. Jezus Maria! Strzelają do mnie! Strzelają do mnie! Potrzebnie sobie łyknąłem z tego. Przynajmniej to jest zabite. Więc teraz tak, można, nawet chyba trzeba pozbyć się tego tutaj lisza, bo on będzie przeszkadzał. Zróbmy to tutaj. O. On jest zamknięty w środku, więc de facto... O właśnie, on jest tutaj już... Albo dwa lisze, nieważne. Tak czy siak... dobra, nieważne, trzeba... Znaczy, może chodziło mi o to... Chodziło mi o to, że tam były dwa lisze i się ich pozbyliśmy. Za jednym zamachem, niczym dzielny krawczyk. Ponał siedmiu za jednym zamachem, to... Tak samo my jak dzielny krawczyk pokonaliśmy tym razem dwóch za jednym zamachem. O, dzień dobry. Okej, skoro dają nam amunicję do tej broni, to trzeba korzystać. I się nam obniżył stopień. Super. Mamy żółty klucz. No i teraz możemy wyjść na tą arenę, nie? Co tutaj jest ta taka dziwna, śmieszna, nie? Że tutaj wszystko jest wyczyszczone, bo żeśmy trochę tych szablowych demonów popukli. Dobra.
można niestety wejść, pozbierać te fanty, które się tutaj znajdują. Te fanty są całkiem spoko, bo to są fiolki ze zdrowiem. Poziom zdrowia mamy full, więc nie skorzystamy. Ale pożywam sobie tej broni, bo w końcu mogę. Nie radzę jej używać w wodzie, ponieważ od razu jak tylko jej użyjemy, to się nam ta broń przestanie działać, nie będą się te kulki odbijały, tak? Zresztą zobaczcie, wpadają do wody. A to chodzi też, żeby one się odbijały od powierzchni, do której strzelamy, nie? Dobra, weźmy sobie tutaj runy, widzę. O, strzały do kuszy, fajnie, podoba mi się. Te drzwi. Ała! Od tyłu? Łoty! Dobra, zielony klucz. Mamy zielony klucz, nie mamy zielonego klucza jeszcze. Ezo. Wąż. Chodź tu. No. No. Nie żyjesz. Podejrzewam. Ja pier... To ho, 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 ho. Dobra. Książkę zużyłem? No cudownie. Szczególnie, że książka mi się przyda później. Cholera jasna. Chyba widziałem przejście. No właśnie, dlatego mówiłem, że nam się książka przyda później, nie? Ała! Brdę. Turny cyberdemon. Dobra, ile mamy tego? Postrzelamy sobie do niego. Twarda sztuka z niego, trzeba przyznać. Kurde, że sobie nie trafiłem, no cudownie. Za chwilę mi się skończą amunicja. Super, znowu. Dobra. Au. Widać, dziadyga jest bardzo... Ała! Tak, może zrzucę tymi? No właśnie. No właśnie! Kurde mol! I mnie cofnęło! Dobra. Przynajmniej może jeszcze raz to samo spróbuję przejść. Au. Ała! Jezus. Spróbuję jeszcze raz to samo przejść. Może lepiej mi pójdzie. Ta jasna.
Dobra, przynajmniej mamy te tarcze. Okej. Dobra. Szablowe demony nam nic nie zrobią z tej odległości. Ale mamy książek, mam dwie książki. Ale nie mamy amunicji do tego. Trzy celne strzały powinny wystarczyć. Widziałem celne strzały. Na szczęście ten... Chureka na szczęście nic nie zrobi. Ja jasne, miałem, znam cię kolego. Wypierdalaj. Po prostu wypierdalaj. Dobra, już widzę, że mnie tutaj ponosi, więc staram się moje słownictwo panować. Dobra, włączone. Idziemy po kluczyk. I save do jasnej cholery! Dobra, i zostawiamy sobie dwie księgi. Tego pieprzonego minotaura. Zbierajmy się za to różnego sortu te. Amunicję. O! Skoro zbieramy tego amunicję, to może też taki postrzelamy sobie, bo... Dlaczego by nie? Tak na dobrą sprawę. Ona, ta broń jest dobra, nie? Szpon. De facto chain gun. Dumowy. Tak, no to chyba to wszystko, tak? No wiecie co? Nie, najpierw... Dobra. Chodźmy tutaj po prostu. Au! O, bardzo fajnie, amunicja do tego, do Feniksa. Tylko, że Feniksa mamy bardzo mało, prawda? 6 pocisków, Boże Święty, co to jest? Dobra. No i mam minotura. Okej, zapis. Jeśli ktoś, kurde, na potoczy teraz pod... celownik, to... Zabiję. Kurde! Ała! O! Ała.
okaże... No właśnie, jeszcze się okaże, że... Demol! Głupi imp! Spieprzaj! O, durna krowo! Wow. Wiecie co? Najpierw pozbądźmy się tych ptaszysk tutaj. Które potem zajmiemy się minotaurem, bo to one kurde nam będą tutaj bardzo przeszkadzać. To jeszcze raz, panie. Demol. To bolało! O kurde! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O kurde! Gdzie on jest? Tutaj. Ała! No jeszcze raz, kurde. Au! Au! Błoń, rogata cholero! W kwasie, Holender. Może standardowo zapis książki, zróbmy zapis może. Okej. No chodź tu podróbko cyberdemona, ty. Cholera jasna. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dobra, dobra, dobra. No! Zapisujemy, kurna. Pozbierajmy sobie amunicję. No chyba się coś opuściło jeszcze, nie? O, właśnie. Możemy teraz sobie otworzyć.
tej strony będzie, po drugiej stronie będzie to samo, nie? Dokładnie. Kurde, Molina, nie cierpi po prostu tych... Most nie cierpię. Jeszcze kapani, super! Dobra. Spoko! No ginży, kurde, fioletowy siulu! Gin! No. Dobra, mamy 3 mikstury uzdrowienia. Dobra, zaoszczędzimy je. Szukajmy fiolek z amunicją po prostu. Tfu! Ze zdrowiem. Fiolek ze zdrowiem. Dokładnie. I jedno mamy wszystko. Okej. Okay. Sekret. 2 na 10. 2 na 10 nie polecam. Dobra, mamy 10... Co mamy 10? Mamy zielone, do zielonych drzwi, tak? Dobrze, to zapiszmy i przejdźmy dalej. Aha, o kurde. Ten mały syf tutaj. Jak się w ogóle tam... Chyba wiem jak, dobra. O właśnie. Jeszcze tutaj, o właśnie. Bo tu jest... O, mam na fulla, no to, to spoko. No to w takim razie... sobie z tej broni postrzelamy teraz. Aha. Aj, to będzie, moi drodzy, bardzo wredna rzecz. Znaczy jeszcze konkretnie nie tutaj, ale w w tej strefie. Zdychaj wszędzie, dziękuję. Dobra. Ej, nie żyje. Chaotycznie chodzę, ale dobra. Smukowie, co cholera? Jezus! Dobra, smukowców się załatwia tym. No właśnie. Nie stało nas tu. Fajnie. Co tak jak chciałem? Ja chciałem się nie zgubić, tak? No to się chyba zgubię. Dobra, zobaczmy na mapę. Dzięki Bogom jest tutaj mapa w tej grze, więc ona nam dużo pomoże, dużo nam wskaże, dużo nam doradzi. Dobra, chodźmy tutaj. To chyba było właściwe. Właściwa droga była tutaj. No tak, tam gdzie są przeciwnicy, tam jest właściwa droga w tych grach. Znaczy nie zgodę tego typu grach, ale... No właśnie. No właśnie, coś tutaj chyba jest. Do otwarcia. Hey, 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 hey
Dobra. Dość tego rytmicznego stękania. Idziemy tam, gdzie był smokowiec. Ale to było też tu! No właśnie, to był smokowiec. Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj albo tutaj jest do znalezienia secret. Okej, amunicja do Feniksa, super. O kurde, sam raz. Jezus, nie, wiecie, dobra, dobra, to. Poszło. Okej, teraz trzeba uważać, bo tu są! Tu jest prąd. Okej, mamy skrzydła tego. Nie demona, tylko skrzydła upiora. Przedmiot używany jeden raz na poziom. On nam zniknie. Więc. Jak tylko po prostu. Pozbędę się z tym czerwonym zagrożeniem. Sobie polatamy. To kurde było. Aha, oni walczą ze sobą. Dobra. To będzie ryzykowne, ale... Okej. Wiesz co, chcemy zrobić to siach. To chyba będzie kolejne. Ała! A to nie było fair! Dobra. Jeszcze raz. Na szczęście. Dobra. Zmieniamy broń, bo się zabije znowu. Dobra. To były kolejne... Oła! Kolejne... O właśnie, kolejne upiorze skrzydła i pierścień niezniszczalności. Super! Bardzo fajnie. Nie powiem. Ale... Dobra, polatajmy sobie jeszcze trochę. Na drugą stronę. Chodźmy, dolecimy. Muszę dolecieć. Okej, dobra, dolecę. Dużo. Okej. Chcę się powiedzieć po sprawie, ale mam jakieś wrażenie, że to takie dziwne. A, dobra, Ofidiani. Spoko. Magiczna tarcza. Kolejne skrzydła upiora. No dobra. Zaraz. Ja tu gdzieś nie widziałem mapy. Max to jest amunicji do... Czekaj, to jest teleport, on chyba teleportuje na drugą stronę, tak? No dobra. Jest takie nieodparte wrażenie, że... Coś tam pominąłem po drugiej stronie. Nie? Dobra, mam tak czy siak niebieski klucz. Okej.
Ja nie wiem dalej, gdzie jest cholera mapa. Chyba, że mapa będzie tam, gdzie były lisze. Ale bym się nie zdziwił. Dobra. Jeszcze mamy jeden Wings of Wrath w zapasie. Aż coś wypuściłem chyba. Zaraz. No nie, no to nie może być sekretu, bo tu by się nie zmieściła żadna sala. A że? Telepad, kurde! Au! Au! Chodzenie po rtęci jest groźne dla zdrowia. Minister zdrowia ostrzega. Okej. Poszukajmy mrygających ścian, ewentualnie takich z dziwną teksturą. Aha. 6 na 10. Znaczy, coś jeszcze tutaj pomijam? No chyba nie pomijam, no dobra. Miejmy nadzieję, że znajdę tą mapę w tej ostatniej lokacji. Jak nie, to trudno. Mamy 6 na 10, to i tak jest tak dobry wynik moim zdaniem, więc ma się co rozpaczać. Kurde. Tutaj. O właśnie. Tu będzie to. Pyk. Ciach. Cyk. I szluz. Okej. Mamy wyjątkowo zamiast teleportu przycisk starej daty. Ale mapy nie znalazłem. Zatem, moi drodzy, 6 na 10 to jest dobry wynik. Ja nie będę się tutaj bawił w to. Zapisuję. LP28. Teraz tak, moi drodzy, to jest ostatnia mapa 3M7, ostatnia mapa, taka prawdziwa ostatnia. Prawdziwa mapa z prawdziwego zdarzenia. Następna plansza to już będzie plansza związana z Despoirilem, to już będzie jego leże. Dosłownie, Lair of Despoirilem się nazywa chyba ta
ostatnia mapa i to już będzie walka z ostatnim bossem. Więc moi drodzy, następny odcinek prawdopodobnie, mogę to powiedzieć z wielką pewnością. Czekaj. Następny odcinek z wielką mogę to pewnością powiedzieć, że będzie odcinkiem ostatnim. Wydawało mi się, że coś tutaj było, ale dobra, jednak nie. Trudno się mówi. Założę się, że w miejscu, w którym przed chwilą byłem, była mapa. Chociaż niekoniecznie, bo ten... To co widzimy... To były stopnie, a to była solidna ściana, prawda? Tak, tu nie miał prawa być żadnego sekretu, bo tu już mamy schody, nie? No właśnie, schody. Wiem, już szukam, wymyślam na sekrety szukam na siłę, ale... Ja sobie nie spojrzę w twarz, nie będę mógł spojrzeć sobie w twarz, jeżeli nie znajdę tych wszystkich sekretów. No przynajmniej nie znajdę mapy, nie? Do tych sekretów, ale raczej nie. Tutaj 7 na 10. Spoko. Znajdziemy mapę? Okej, ale widzę tylko jedno pomieszczenie, gdzie był sekret. Znaczy tam. Dokładnie. 9 na 10 i tu będzie ostatni. Tych chaos device'ów. Dwa. No to właśnie też można zrobić w ten sposób. Będzie szybciej. Ja wiedziałem, że kurde znajdę tą mapę. A to były triki, sekrety. Dobra. Teraz tak, to mniejsze teleporty są, nie? I to nas teleportowało tutaj. O kurde, smokowiec! Okej, dobra. Okej, sekret taki se, bo to były tutaj te cholerne bomby starożytnych. Nic poza tym. Dobra. Moi drodzy, cześć.
przejdę w tym odcinku już do tego następnego poziomu. Zobaczmy sobie nasze wyniki. Prawie 100%. I twierdza Dysparilla, nie leży tylko twierdza Dysparilla. Raczej wieża, coś takiego, nie? Twierdza, wieża, no nieważne. W każdym razie, ostatnia mapa, ostatni boss w grze. I w następnym odcinku już kończymy grę. Policja Bonilius van Delft, moi drodzy, to było... Heretyki, do następnego odcinka. Na razie, cześć.